Rzecznik rządu Paweł Gajs, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego aż tak podpadła? Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak mówił wczoraj pan premier i szef tej agencji, przez 5 lat działali bardzo dobrze, bardzo sprawnie. Ja myślę, że nie było takiego okresu w ogóle w historii polskich służb specjalnych po 1989 roku, takiego okresu stabilizacji, trzymania się z daleka od polityki i w pełni profesjonalnego, spokojnego bardzo działania. Bardzo pan mówi dobrze, a premier przecież narzekał na działania ABW, choćby przy sprawie Ambergold, czyli aż tak dobrze nie działało. Zdarzały się oczywiście wpadki, że w różnych sytuacjach instytucje państwa zawodziły, akurat w tym przypadku Ambergoldu również, ale nie dotyczyło to tylko Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Natomiast jak patrzymy na całokształt funkcjonowania i agencji... działało świetnie. Chodziło jak w zegarku. Bondaryk był cudownym szefem. I pana generała Bondaryka to był naprawdę dobry czas dla agencji. Szóstka z minusem, małym. Szóstka z minusem. To skoro było tak dobrze, to dlaczego będzie tak źle z ABW? Dlaczego będziecie redukować sporą część uprawnień? Sporą część uprawnień przejmie CBŚ? Na razie spokojnie. Będą mniejsze pieniądze, mniejsza ilość ludzi. Wygląda jakby premier się przestraszył tego, że ABW się bardzo rozrosło. Nie chodzi tylko o ABW. Chodzi o to, że po tych 5 latach, kiedy rząd postanowił dać służbom nieustannie reformowanym, nieustannie zmienianym, postanowił dać 5 lat takiego spokojnego działania. Teraz jest czas na pewne spokoju, teraz jest czas na podsumowania. Zmieniają się wyzwania, zmieniają się zagrożenia, zmienia się obszar spraw, którymi poszczególne służby muszą się zajmować i to jest taki teraz czas na podsumowanie. I zatem zmieniają się też ludzie, tak? Czy Bondaryk do nowych służb już nie pasuje? Czy wszystko działało tak, jak powinno działać? Czy rzeczywiście pewne kompetencje można by przesunąć w tą albo w tą stronę? I temu służy ta dyskusja, która się teraz toczy. Jaki będzie efekt tej dyskusji? Zobaczymy. Na razie mamy efekty planu zespołu pod kierownictwem ministra Siemoniaka i ministra Cichockiego. To jest pewien dokument, z którym zostało zapoznane Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Zobaczył go Bondaryk i postanowił zrezygnować. Tak było? I do końca lutego... Tak było, panie ministrze? Do końca lutego będzie reforma służb. Zostanie to wszystko opracowane, zrobione i tak dalej. Natomiast członkowie Kolegium do Spraw Służb Specjalnych zapoznają się z tym dokumentem i wydadzą opinię. Czy to jest tak, było tak, że Bondaryk zobaczył ten dokument i postanowił zrezygnować, czy ktoś mu zasugerował, musisz odejść? Pan Bondaryk rozmawiał, pan generał Bondaryk kilkakrotnie z panem premierem w ostatnim czasie, czy w ciągu ostatnich kilku miesięcy rozmawiał. Rozmawiał coraz bardziej zdawał sobie sprawę z tego, że miejsca już dla niego nie ma. Również z ministrem Cichockim. No i nie ma co ukrywać, że rzeczywiście ta jak gdyby wizja tej agencji, tej służby, którą budował generał Bondaryk, to służba zbliżona bardziej do takiego wzorca FBI, a ta wizja, którą widzi głównie minister Cichocki, te wizje nie do końca do siebie pasowały. Ale czyli mówię, Polsce nie potrzeba Edgara Hoovera w postaci Bondaryka. Po 5 latach jest czas na pewne podsumowania. Natomiast to, co jest ważne co jest istotne, panie redaktorze, ja wiem, że pan może długo, ale jeśli mogę, pan premier powiedział bardzo wyraźnie, że na tym rola pana ministra Bondaryka w sektorze bezpieczeństwa narodowego się nie kończy. Ale jest już dla niego jakaś propozycja, czy nie ma? Jest propozycja, czy nie ma? Został zakończony pewien etap jego działalności. Jak sam pan premier mówił, umówił się z generałem... Proszę mi nie cytować ciągle premiera, bo wszyscy to wiemy, co powiedział premier, więc moje pytanie jest takie, czy jest konkretna propozycja dla Bondaryka, czy nie ma? Umówił się z generałem Bondarykiem na to, że pan generał będzie mu doradzał również teraz przy tej reformie służb. A będzie doradcą premiera teraz Bondaryk. No to dlaczego tego nie mówiliście pan wcześniej? Pan generał, powiedział to wczoraj pan premier na konferencji prasowej. Że będzie doradcą? Nie powiedział. Pan generał Bondaryk na pewno w systemie bezpieczeństwa narodowego zostanie wykorzystany. Konkretne pytanie. Czy pod dymisją Bondaryka widnieje już podpis premiera? Pan generał Bondaryk złożył raport o dymisję na ręce pana premiera i to uruchamia procedurę. Ale konkretne pytanie prawem. Było, czy jest już podpis premiera pod dymisją Bondaryka? Opisaną prawem. Czyli nie ma tego podpisu. W związku z tym pierwszym elementem było uzyskanie opinii Komisji do Spraw, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Potem Komisji do Spraw Służb Specjalnych, także prezydenta. Komisja do Spraw Służb To wszystko Specjalnych. Wiemy. I dymisja pana ministra Bondaryka
będzie miała miejsce 15 stycznia tego roku, po zasięgnięciu opinii tych wszystkich organów, które są w prawie przewidziane. Ale kiedy zadaję konkretne pytanie, czy jest podpis, czy nie, to pan odpowiada, że został przyjmując dymisję. Ale przyjmując, panie ministrze, czy jest podpis, czy nie ma podpisu pod dymisją Bondaryka? No 3 miliony ludzi nas słuchają i słyszą, czy pan odpowiada na pytanie, pan czy nie. Pan premier rozpoczął proces dymisji generała Bondaryka. Pan generał podał się do dymisji, co uruchamia pewien proces. Nie wystarczy sam podpis. Ale elementem tego podpisu elementem tego procesu jest podpis premiera. Podpis, tak. Jest podpis, czy nie ma? Od 15 stycznia pan generał przestaje pełnić swoją funkcję. Pełniącą obowiązki zostanie jego obecny zastępca, pan pułkownik Łuczak. To jest ten podpis? Został przez premiera rozpoczęty. Panie redaktorze, nie, to niech pan powie, że nie ma podpisu. Nie ma podpisu. Został rozpoczęty proces. Ale to, że pan to dziesiąty raz powtórzy, to niczego nie zmieni. Który zostanie zakończony 15 stycznia wręczeniem dymisji panu generałowi. Rozumiem, że pan nie wie, czy jest ten podpis. To został rozpoczęty proces, który zostanie zakończony 15 stycznia. Panie ministrze, wbrew zarzutom opozycji, wszystko jest zgodne z prawem. Którzy współpracownicy podpadli premierowi w sprawie lotu? Jeszcze raz? Którzy współpracownicy podpadli premierowi w sprawie lotu, Polskich Linii Lotniczych LOT? Była na ten temat długa dyskusja na ostatniej Radzie Ministrów. Skarżył się wczoraj, przypomnę słowa premiera, że jego współpracownicy nie dość dobrze pracowali, że go zawiedli, bo zabrakło im determinacji. W 2012 roku i rzeczywiście pan premier mówił o osobach, które odpowiedzialne były w ostatnich, no nie tylko tygodniach czy miesiącach, ale również w ostatnich latach za nadzór nad tą minister Budzanowski spółką, zawiódł? Bo nie wszystko jest tak, jak trzeba. Nie wszystkie informacje docierały na czas i ktoś winę i odpowiedzialność za stan i za tą sytuację i za te decyzje, które teraz rząd musi podejmować, czyli dofinansowania, ktoś ponosi. I pytam, czy to jest minister Budzanowski? O których konkretnie chodziło współpracowników panu premierowi, trzeba pytać pana premiera. To ostatnie pytanie, czy rząd dopuszcza ewentualność, że lot upadnie? Rząd przede wszystkim zdecydował o pomocy w wysokości 400 milionów, która jest pożyczką, a nie pomocą publiczną, wobec czego Komisja Europejska nie musi na nią zgadzać. Wobec czego pytam, czy rząd dopuszcza możliwość upadku lotu? Został powołany przez pana premiera zespół, który ma przygotować i zatwierdzić program restrukturyzacji i od tego, jak ten program zostanie przygotowany i jak zostanie wdrożony, zależą dalsze decyzje. Na pewno nie będzie tak, że pieniądze podatnika w dowolnej wysokości, w dowolnym czasie będą w tą instytucję pompowane. Paweł Graś, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.